Kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty przed lustrem stajesz i ze zdumienia unosisz brwi. Bo policzki buci, buci, brzuszek zaś nie tyci, tyci. Kanibala to zachwyci, wtedy cię olśniewa myśl, że konieczna jest od dziś. Dieta, ach dieta, koniec z hurtem, czas na etap. Pora zmienić menu, panie i dżentelmeni. Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie. By sylwetka była wiotka, nadmiarowi ciała ciał. Po trzech dniach ma człowiek zgryz, co zobaczy, to by gryzł. I nie w uśmiechu szczerze głębi, bo w Polaku głodny. To jest złe! A na imieninach cioci, chociaż godzi, koszła koci, dobrze wiesz, że szkodzi, to ci i na duszy też nie lżej, gdy kalorii zje się mnie. Dieta, ach dieta, koniec z chudem, czas na detal. Pora zmienić menu, panie i dżentelmeni. Taniec, tenis, tenis, taniec, odchudzanie, odchudzanie. By sylwetka była wiotka, nadmiarowi ciała ciał. Komputer, lecz mizerny to był skutek. Bez efektu mogłem poszać ananasu węgodrobca. Choć bez cukru i bez soli, choć bez piwa i bez koni, mimo naczczo smutnej doli, to po czasach z dietą cud, tylko portfel wziął na schód. Dieta, ach dieta, koniec z chudem, czas na detal. Pora zmienić menu, panie dżentelmeni. Zacznijmy od początku, jak to było. Ty w gazetce Lamellich opisałeś te początki, przywołajmy je. Jak do tego doszło, że oglądamy dzisiaj Łukasza Lecha, że tak powiem, pozbawionego 70 kg lekko licząc. To był taki moment, który spowodował, że za nim poszła lawina i postanowiłeś zupełnie zmienić nawyki żywieniowe, zmienić swój wygląd, zmienić swoje samopoczucie i no właśnie, ale to był ten jeden dzień, który o tym wszystkim zdecydował i przeważył. Tak, już rzeczywiście, wiesz, w ogóle to wydaje mi się, że mnie było dobrze. Cały czas ja akceptowałem siebie takim, jakim byłem i ani ta dusza w sumie mi jakoś specjalnie nie przeszkadzała. Ale pojawiło się parę takich punktów, które ten mój pogląd zweryfikowały pod tytułem na przykład no ten choćby telewizyjny program, gdzie tam już ktoś mówił, że zajmuje 3/4 ekranu, no a wolałbym 1/3. Kilkoro życzliwych przyjaciół też delikatnie zwracało mi na to uwagę. I to były takie pierwsze sygnały, ale potem rzeczywiście sygnały pojawiły się z zewnątrz organizmu i ja już nie mogłem chodzić. Cukier wysoki, ciśnienie bardzo, bardzo wysokie. No i wtedy musiałem... No i było tak, że przyjechałeś do pracy. Tak. Taksówkarz ci pomógł wysiąść z taksówki. Dokładnie tak. Ty ledwo wszedłeś tutaj na drugie piętro. Tak, tak, tu nie jest łatwo wejść, a już jak się ma 152 kilo, to jest bardzo trudno. A potem jeszcze poszedłeś, zafundowałeś sobie obfite jedzonko, bodajże, jak ty to zwykłeś czynić, 90 kawałków sushi. No tak, bo ja kocham sushi bardzo i zjadłem sobie, tłumaczyłem sobie, że sushi to jest bardzo zdrowe. Bo przecież to jest sama ryba, wiesz, tam jakieś warzywa, okazuje się nic bardziej mylnego, jest to jedno z bardziej kalorycznych dań. No zwłaszcza jak się je 90 kawałków, to jest chyba 8, nie wiem, 10 porcji czy ile? No tak, no dużo, dużo. Normalna porcja to 6, taka jedna rolka. No, szczęść Boże.
poprosiliśmy księdza też dlatego, że ksiądz jest osobą duchowną, ale też osobą która życzliwie poradziła Łukaszowi, że trzeba jechać do ośrodka ojca Pio do Radawy i faktycznie to był ten pierwszy poważny krok, ten dwutygodniowy turnus. Proszę powiedzieć troszkę o tym ośrodku. No przede wszystkim moja porada nie była taka bardzo subtelna, bo dałem mu przykład, powiedziałem mu, tak na razie wyglądasz jakby jakiś rzeźbiarz zaczął pracę nad posągiem człowieka. No, to nie był komplement, no bo tak rzeczywiście za dużo było ciała, ducha, tam nie było można dojrzeć. No i oczywiście powiedziałem mu, mój kolega świętej pamięci, ksiądz Wacław Heczko, miał taką samą mniej więcej wagę jak ty i powiedział lekarz, albo ksiądz wybiera jedzenie, albo życie. Łukaszek wbrew pozorom przejął się, wziął sobie do serca i powiedział sobie, to tak, to ja mogę umrzeć przedwcześnie. No, niestety. Mogę księdzu wpaść z pytaniem, bo pewnie Łukasz też o tym opowie, bo tak się zastanawiam, czy my, no, jak to wszyscy siedzimy, chowani na mniej czy bardziej zdrowej, jak chodzi o nadmiar kalorii kuchni, gdy przyjeżdżamy do takiego środka, gdzie jemy bardzo rygorystycznie to, co nam dadzą. Ja tu poczytałem tę dietę, faktycznie to wygląda smakowicie i na obrazkach i jak się czyta. No niemniej jednak nie ma mięsa, nie ma soli, nie ma wielu, wielu rzeczy, do których my na co dzień przywykliśmy. Proszę księdza, czy pierwszego, drugiego dnia, jak ksiądz tam był po raz pierwszy, to nie kusiło, żeby gdzieś na boku coś zjeść? No bo przecież to jest jakby wbrew naturze taka dieta, nie? Jak zaznaczyłem, jestem osobą duchowną. I muszę mówić prawdę. I dzięki temu wytrzymałem. Ale tam kusiło niektórych bardzo i znikali. Znikali niektórzy, Łukasz nie, ale znikali i szli sobie na jakiegoś kurczaka pieczonego, bo nie mogli wytrzymać początkowo. Pamiętam, jak przyjechaliśmy w pierwszy dzień, ja w ogóle byłem przerażony. Co ksiądz do mnie mówi, że ja mam jeść jakieś warzywa i owoce, to była dla mnie jakaś czarna magia. Gdzie ja będę jakieś warzywa jadł bez soli? Co ja nie lubię tego, tamtego, po prostu koszmar. A ksiądz mówi, to ja będę ci już podawał od dzisiaj kapustkę i sałatę jak królik, żebyś się przyzwyczaił. A to był wtedy kwiecień, zdaje się, a jechaliśmy z końcem lipca tu po naszym festiwalu. Jak przyjechaliśmy, to jest obowiązkowe ważenie, prawda? Pamięta ksiądz. I stanąłem na tę wagę. No i ta waga nic nie pokazała, elektroniczna. Nie, bo tylko 150 kg pokazywała. Tak, no nie było mi do śmiechu wtedy, trochę mnie to zmroziło, ale jednocześnie dało mi motywację, żeby nie chodzić na bok, żeby nie chodzić na kiełbasę, a tam tak nam pachniało, prawda, bo to jest miejscowość taka wypoczynkowa, wspaniała rzeka, piękny widok, w ogóle też ewenement, bo jest jod wokoło, prawda, nie jesteśmy nad morzem, to jest, proszę Państwa, Radawa między Jarosławiem a Przemyślem, a ta wysepka, ta mała enklawa, wioseczka taka, jest wypełniona smakowitym, niezwykle zdrowym jodem. Codziennie rano i w południe i wieczorem pije się na początek sok z owoców i z jarzyn. Szklaneczkę taką, świeżo wyciskanego soku, potem barszczyk czerwony, ale nie nawędzące, tylko taki sobie jałkiszony, pyszny, robiony tam na miejscu, a potem dwie surówki i potem gotowane coś, i karpiory, i czy coś, a potem zupa jest też na obiad i na kolację, no i potem owoc jakiś na deser. Także nie jest się głodnym i można sobie w ciągu dnia, jak ktoś jest głodny, no to sobie przegryć jeszcze owoce jakieś i wtedy wszystko się uzupełnia.
natomiast nie ma żadnego białka, żadnych skrobi i ten organizm się oczyszcza. To właśnie też dostał taką łaskę, że mu to smakuje, co innym nie smakuje. To też jest łaska. To jest naprawdę stał się cud dzięki księdzu Infuatowi, który sprawcą jest wielu, wielu cudów w ludzkim życiu. I ksiądz jest tak wspaniałym, cudownym człowiekiem, który wielu ludziom pomaga, pomógł mnie. Mówię tak do niego, to zażyjesz, tym popijesz, będziesz zdrów, kolego. Ale najważniejsze, proszę pana, a jednak dobrze, nic ma zapisze. Gardiolek, rumianek, nerwosonek, dziurawiec, szałwiała ciężanka, cytrynka, witaminka, jarzynka i skakanka. Tłuszcz, odsysanie, kąpiel ozonowa, kąpiel solankowa, kąpiel w kozim mleku i właśnie parowa. Owsianka, masaż kosmetyczny, drenaż limfatyczny, a rano pokrzywa, później zapamiętajcie, lewatywa. Proszę państwa, miałam, nie wierzcie w cudowne diety, prawda, bo to jest bardzo są dobre, te cudowne diety. Ja nie mówię o Radamie, tylko w ogóle ogłaszają się, że to... Więc ograniczyć kalorie, to co mówicie państwo, psychę i wysiłek fizyczny. I to jest nasze zdrowie. Wiem, że pani docent zajmuje się głównie sercem, ale przecież jest pani znakomicie doświadczonym lekarzem. Myślę, że warto powiedzieć też o tym, jak cierpią nasze nie tylko stopy, ale nasze na przykład kolana i z wiekiem to potem ogromnie wychodzi, jak one przez całe lata muszą dźwigać o te 30-40, no a bywa, że więcej kilogramów. Tak, ja myślałam, że to łączy się z ustawą kolana, a to idzie właśnie z obciążeniem układu ruchu. Ortopedzi, jeżeli widzą człowieka otyłego, to proszę państwa, im nadaje się na przykład do wymiany kolana czy stawu biodrowego, to prawdziwy ortopeda nie będzie operował, jeżeli dany pacjent jest chudny. To jest racja, bo to nic nie jest. Proszę państwa, więc co ja jem? Jem michę, bukiet, taką normalną michę na 5 osób, co normalnie podają gdzieś na przyjęciach, to ja zjadam całą taką miskę sałata, wybór sałat różnych zielonych, bo wiemy, że mamy taką owaką smaką, do tego paprykę, do tego cebulka, a jakże, do tego pomidora dużo, bo lubię, może być jakiś kalafior, nawet surowy. Na co tylko państwo macie ochotę, można dodać, byle nie dawać raczej serafety, mówię o takich moich drastycznych tutaj niby, nie daję oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek, proszę państwa, ma w 100 gramach 1000 kalorii. To już lepiej sobie zjeść kotleta, niż dać nawet mały kieliszek tej oliwy. Mówię cały czas o sobie, bo tam są nienasycone kwasy tłuszczowe i tak wiemy, i to jest genialne i tak dalej. Kto może, to może. Ja piluję się i ja na razie tej oliwy nie używam. Ale jest dobrze, wolę nie używać. Na razie będę używał, bo powiem teraz o lęku, też, w którym żyję, bo to nie jest wszystko takie różowe. Ale skończymy z jedzeniem, dokładnie. Sałata. I to nie jest koniec mojego śniadania. Potem wjeżdżają na stół bakłażany, które robi mi mój kochany ojciec, wstając codziennie o 5 rano. Nadziewa mi bakłażany grzybami, wydrąża cukinię, krojąc ją najpierw na pół, żeby nadziać ją szpinakiem, czy jakąś cebulką, czy jakimś przepysznym farszem. To wszystko bez soli, zapieka to w piecu. Ja wstaję sobie koło 7-8 i takie śniadanie zjadam, mało tego, potem, no i zjadam michę tej sałaty, potem zjadam, no powiedzmy tych połówek ze 4, ze 6. Tak, naprawdę jem dużo. I to jeszcze, proszę pani, nie jest koniec, więc spokojnie się pani naje. Potem wjeżdża na stół albo dorsz cały, albo pstrąg przepyszny na parze.
na parze i zostaje z niego tylko piękny szkielet. W 5 minut załatwiam takiego stwora morskiego czy rzecznego. No i potem, wcześniej, co najważniejsze, piję wodę. Piję rano ze 2-3 szklanki wody. Nie popijamy jedzenia, tylko pijemy najpierw, potem jemy, tak? I to jest rano. W międzyczasie piję wodę, ale też jem. Co jem? Jabłka. Jabłek dziennie jem około 10, myślę, 7-10 jabłek, małych, pysznych jabłek. Jabłka można spokojnie jeść. I obiad, ja dam, proszę Państwa, tutaj w pojemnikach też do pracy sobie przynoszę, czy jak jedziemy na zdjęcia, na plan filmowy, to też wyciągam. To zawsze jest śmieszna sytuacja, bo gospodyni na plebanii, bo kręcąc te programy o parafiach, no to stołujemy się u księży i tam już te różne wspaniałe frykasy podają, a ja z pokorną prośbą do Pani, czy byłaby tak łaskawa, przepraszam, i podgrzała ich, bo ja mam ze sobą. I na obiad dowolnie, albo gołąbki. Dowiedziałem się, nie wiedziałem, że można jeść tak fantastyczne gołąbki bez mięsa i bez ryżu. Są dużo, dużo lepsze. Proszę Państwa, mój ojciec może Państwa nauczyć, jak się to robi, ale to jest bardzo proste. Po prostu farsz z pieczarek i cebulki duszonej bez tłuszczu oczywiście, bez soli. I jest to świetne, to jest zmielone, wszystko nadziewa się kapustę. I piecze się, dusi się w szabaśniku, w piecu jakieś 4 godziny, kapusta jest miękka, nie rozlatuje się, płyną w ustach te gołąbki. No są, gołąbki są, słuchajcie, fenomenalne, moje ulubione. Może być leczo wegetariańskie, może być. Może być zupa brokułowa, cukinie oczywiście jeszcze raz, brokuły, może być jakaś rybka jeszcze. Ale takich dań bezmięsnych jest cała masa. Piękna, cudowna Magdalena Pilarz-Bobrowska, a ja uciekam.